poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Panie prezydencie, pojawił się taki raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, którym Opole opisuje naprawdę w superlatywach, jako miasto, w którym firmy z branży sektora usług biznesowych powinny się lokować. Jest aż tak dobrze z Opolem? Jest naprawdę nieźle. Jesteśmy traktowani w tej konkretnej branży. Może powiemy też słuchaczom, co to za branża tak naprawdę, bo czasami pytają mnie ludzie, co to jest ten sektor usług wspólnych. Tak? Dobrze, to zacznijmy od tego. Tak naprawdę to są bardzo wartościowe firmy usługowe, które świadczą bardzo wyspecjalizowane usługi innym firmom zwykle. Są to często usługi informatyczne, to są usługi księgowe, czyli jak wielka korporacja chce się pozbyć tych swoich operacji księgowych na przykład, albo informatycznych, chce je wyprowadzić na zewnątrz, wtedy podpisuje kontrakt z taką właśnie firmą, więc ci fachowcy z danej branży pracują już nie w danych korporacjach, tylko pracują w innych firmach usługowych. Mhm. I taka firma usługowa obsługuje pewnie kilka korporacji. Tak, bardzo, bardzo wiele, na całym świecie zresztą. To są zwykle takie centra, które są globalnymi centrami, one działają na całym świecie. No i takie firmy mamy też już w Opolu. Takich 16. I jest ich coraz więcej. I one, operując na całym świecie, obsługują właśnie takie różne procesy. To są procesy, tak jak mówię, i księgowe, i informatyczne, a z tych informatycznych to takie podstawowe czasami, ale czasami bardzo skomplikowane, po prostu pisanie programów na zlecenie, na przykład dużych programów dla bardzo dużych korporacji. I to wszystko się dzieje w Opolu i to się dzieje 24 godziny na dobę, bo ten serwis obsługuje cały świat, a jak wiadomo, gdzieś tam zawsze świeci słońce. W związku z tym nasze firmy też działają w trzech zmianach, w czterech zmianach na przykład. Nie śpią. I takich firm mamy 16. Raport ABSL mówi o tym, że Opole jest ośrodkiem, które ma ogromny potencjał do rozwoju, ale patrząc na drugi raport tego właśnie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, to my nie wchodzimy nawet do 7 głównych miast, w których takich firm jest najwięcej i najszybciej wzrasta w nich zatrudnienie i pojawiają się nowe inwestycje, czyli daleko nam jeszcze do tych dużych ośrodków, centrów usług biznesowych. No trzeba sobie powiedzieć, że Polska w ogóle jest potęgą w tej branży. To według różnych szacunków, między innymi korporacji, które zrzeszają się w pewnych stowarzyszeniach, to jest 130 albo więcej tysięcy ludzi, czyli więcej niż w górnictwie pracuje w tym sektorze. I to jest bardzo szybko rosnący rynek w Polsce. Natomiast na początku on skupiał się w dużych miastach, dużych ośrodkach, ośrodkach akademickich, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu także. My w tym momencie dołączamy tak naprawdę do tych miast. To się dzieje już od jakichś 3 lat. Systematycznie zabiegaliśmy o to, żeby znaleźć się wśród tych miast, gdzie tego typu firmy się lokalizują. No ale i udało się. Daleko nam do tych dużych ośrodków, bo w tych dużych ośrodkach zatrudnienie to w branży to jest około 64-50 kilku tysięcy, u nas 1400 osób. Jeżeli by to tak ważyć ilościowo, to pewno tak, tylko trzeba pamiętać, że w Opolu osób, które są osobami pracującymi, to jest właśnie około 60 tysięcy ludzi, czyli wszystkich musielibyśmy w tej branży zatrudnić, żeby dogonić ilościowo. Natomiast jeśli chodzi o dywersyfikację tego portfela firm, czyli tak naprawdę to, co dla mieszkańców jest najważniejsze, że mogą znaleźć pracę w sektorze w różnych specjalizacjach. To są różne firmy, czasami wymagające bardzo specjalistycznego wykształcenia, czasami są to firmy, które wymagają pewnego podszkolenia tylko i praktycznie każdy po studiach, a nawet z średnim kształceniem może tam pracować. W związku z tym tak naprawdę my już mamy pełen portfel oferty pracy w tym sektorze w Opolu. Oczywiście zakładamy, że on urośnie. To jest 1400 osób w chwili obecnej pracujących. Zakładamy, że dojdziemy do 5-6 tysięcy osób w ciągu 3 lat. I tak na razie po tych wzrostach widać, że ten cel jest do osiągnięcia w najbliższym czasie. O 70% wzrosło zatrudnienie w tym sektorze między 2016 a 2018 rokiem.
No tak, to jest też taka magia trochę niewielkich liczb, to znaczy jeżeli urośliśmy z 500 do 1000, no to mamy 100% wzrostu, natomiast to jest taka dynamika. Ale to pokazuje dynamikę. To jest dynamika niesamowita i chcielibyśmy przynajmniej taką dynamikę utrzymać. To się wiąże też z różnymi innymi czynnikami, a zależy nam, jeśli można powiedzieć, zależy nam przede wszystkim na rozwoju tych firm z sektora IT. IT, czyli mówiąc po polsku? Informatycznych po prostu firm, tak, informatycznych. Ja uważam, że biznes, gospodarka, polska, ale także światowa, przechodzi taką dużą transformację i nawet te tradycyjne dziedziny przemysłu, one się przekształcają i ten komponent informatyczny jest bardzo kluczowy. Taki przykład może z naszego podwórka, mamy firmę Itaka, którą każdy z nas traktuje jako firmę... Naszą opolską. Naszą polską to raz, ale też turystyczną, jako pewien biznes tradycyjny. Natomiast tak naprawdę w chwili obecnej to w dużej mierze polega na zapleczu informatycznym. To jest system informatyczny rezerwacji zamówień i jest to kluczowy komponent. Więc jeżeli my tutaj w Opolu nie będziemy tworzyć takiego środowiska, w którym będzie dużo specjalistów z IT, dużo firm wspomagających inne firmy z branży informatycznej, no to będziemy mieć pewną barierę rozwojową, dlatego że nawet te zwykłe biznesy, one będą potrzebowały lub potrzebują już obsługi informatycznej. Przypominam, że naszym gościem jest Maciej Wujec, wiceprezydent Opola. Na drugą część rozmowy zapraszamy na naszą drugą antenę, której można słuchać za pośrednictwem internetu, a także technologii cyfrowej DAB+. Mówi pan o tym, że Opole ma plan, żeby stać się takim dużym ośrodkiem dla centrów usług biznesowych z branży IT, czyli z informatycznej, i planuje pan wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych lat dosyć spory. Czy to znaczy, że jest firma, która interesuje się Opolem, która chce tutaj swoją siedzibę czy filię ulokować? Tak, my prowadzimy takie działania, między innymi dlatego te raporty. My chcemy, te raporty przygotowujemy wspólnie z ABSL-em lub ABSL je przygotowuje, a my je mocno analizujemy po to, żeby przyciągać kolejne firmy z branży. I faktycznie te rozmowy trwają z kolejnymi dużymi korporacjami, ale także z mniejszymi podmiotami. No ta oferta Opola jest o tyle coraz bardziej atrakcyjna, że faktycznie występują tutaj powierzchnie biurowe, bo w pewnym momencie brakowało nam tych powierzchni biurowych. Dzięki naszym działaniom powstało trochę tych biurowców. One są przygotowane i w każdej chwili może taki podmiot, który na przykład chce zatrudnić 400 osób, wejść do Opola i takie powierzchnie biurowe znajdzie. Kilka lat temu to było jeszcze w ogóle nie do pomyślenia. No i z takimi podmiotami właśnie teraz prowadzimy rozmowy. Ja mam nadzieję, że one się zakończą w najbliższym czasie i będziemy mogli się pochwalić, że kolejna duża firma wchodzi do Opola. Tak naprawdę są tworzone ciekawe, specjalistyczne miejsca pracy tutaj na miejscu. I to firma też z branży IT, jeżeli chodzi o... To jest firma z branży IT, z najwyższej półki. Duża firma, natomiast rodzima polska. Firmy, które współtworzą raport, o którym mówimy, wskazują na to, że najważniejsze czynniki, aby zainwestować w danym mieście, to oprócz komunikacji, dostępności lotnisk, autostrad, a także ludzi, to są zarobki. I tutaj Opole jest wskazywane jako miasto, gdzie jest bardzo dobra relacja między wynagrodzeniem pracowników, a ich zaangażowaniem i efektywnością pracy. To dla firm bardzo dobrze, ale dla pracowników, czy to świadczy o tym, że jednak w Opolu w tej branży zarabia się mniej niż gdzie indziej? Nie, to nie jest tak. Tak już nawet nie może być z różnych względów, dlatego że na przykład w branży IT można świadczyć pracę także online, to i dlatego też płace na przykład w tym sektorze bardzo się wyrównują między miastami, natomiast oczywiście przy innych specjalizacjach są pewne różnice płacowe, tak jak są różnice płacowe pomiędzy nami a Warszawą w innych sektorach. No po prostu ta płaca w Warszawie czy w Krakowie jest wyższa.
Natomiast te nożyce, one się zamykają i jedyna droga do tego, żeby tutaj w Opolu te płace były równie wysokie, były to płace warszawskie, takie nazwijmy na przykład, no to to jest sprowadzanie kolejnych przedsiębiorców i wtedy ta presja płacowa pracownika może być skuteczna. No bo firmy wskazują także, że w Opolu jest wciąż niewielka konkurencja między poszczególnymi firmami. To znaczy one między sobą nie muszą konkurować o pracownika. W związku z tym te płace też nie są... No o to chodzi, że w Opolu ten rynek nie jest jeszcze taki nasycony. To mamy faktycznie do czynienia z miastami takimi jak Kraków, gdzie jest kilka dużych firm, na przykład w jednym biurowcu na różnych piętrach i przejście z jednej firmy do drugiej dla danego specjalisty, no nie przeniesienie kartonu piętra na piętro, więc są lepsze możliwości, większe możliwości tej migracji, a w Opolu nie mamy jeszcze takiego nasycenia tymi firmami, ten rynek pracy nie jest jeszcze taki wyczerpany, są jeszcze ludzie, którzy poszukują ciekawych wyzwań, jeśli chodzi o pracę. No ale poza tym też chodzi o, i tutaj też chodziło o tym w tym raporcie, że rynek jest specyficzny, to znaczy Opolanie mniej chętnie zmieniają po prostu pracę, lepiej się przywiązują do danego pracodawcy, to co jest też dużą przewagą i to jest faktycznie brane pod uwagę, że ta rotacja w Opolu jest mniejsza, nawet tam, gdzie ten rynek jest już mocno rozwinięty. No to jeszcze raz na koniec, kiedy ten nowy inwestor i ile osób zatrudni? To jest pewno kilkaset osób, natomiast myślę, że będziemy mogli mówić na początku przyszłego roku o tym, kto to jest. To już zupełnie niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ślicznie. Rozmowę. Maciej Wujec, wiceprezydent Opola, był gościem państwa i moim. Do widzenia. Do widzenia. Poglądy i osądy.